Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu Wejherowskiego spotkali się z wizytatorem Gdańskiego Kuratorium Oświaty w Centrum Sportowym w Kielnie. Spotkanie miało charakter szkoleniowy, uczestników przywitał wójt gminy. Na wymienionym spotkaniu uczestników zapoznawano z nowo wprowadzonymi zmianami w prawie oświatowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie kryteriów oceniania pracy dyrektorów szkół. To kolejna już z wielu zmian proponowanych przez Ministerstwo, jednak wśród samych zainteresowanych wielkich obaw na szczęście nie ma. Zmiany, które zaproponowało ministerstwo, dotyczą, dotyczą innych uszczegółowienia kryteriów oceny pracy dyrektora, no i uszczegółowienia również form tej oceny pracy. Czy ona utrudni, czy ułatwi, będzie inna, natomiast wydaje się na ten moment, że może być bardziej przejrzysta. Druga część szkolenia dotyczyła że starałam się przy gronu dyrektorów pokazać narzędzie, dzięki któremu będą mogli lepiej zarządzać swoim zespołem. Dotyczyła ta część stylów komunikacji międzyludzkich wynikających z tych barier, ograniczeń, ale też zasobów i mocnych stron. Tak Każdy z nas ma swoje mocne strony i na tym musimy budować przyszłość szkoły. I warto je zidentyfikować. Już trochę czasu jestem wójtem i mogę powiedzieć, że przez ostatnich parę lat, praktycznie zmiany w oświacie one są nieustające. Nigdy nie ma tego słowa konstans. Cały czas coś się zmienia, cały czas trzeba w pewien sposób dopasowywać. Dzisiaj właśnie mamy tutaj na terenie naszej gminy spotkanie pani kurator dla całego powiatu Pejchorowskiego dla dyrektorów. To się cieszę, że wybrali też to miejsce. Nieraz nas podają jako pewien przykład, jeżeli chodzi o infrastrukturę szkolną, sportową, którą bezpośrednio dysponujemy. Ale wiadomo, nieraz zawsze o tym powtarzam, że możemy budować piękne obiekty, ale mimo wszystko ten człowiek jest najważniejszy. Jako nowy dyrektor dla mnie to już jest, jestem przyzwyczajona do zmian i myślę, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla nie tylko nowych dyrektorów, ale też dla tych dyrektorów. Dyrektorów, którzy są w szkołach już od lat. Obaw jest sporo, ale to wyjdzie w praktyce i właściwie tak jak nasz minister mówi, wszystko jest po to, żeby działać i wykonywać swoją pracę. Generalnie spotkanie po latach dyrektorów ważne, to spotkanie jest ważne. Nasza wspólna rozmowa o problemach, o tym wszystkim, co się dzieje w naszych placówkach. Spotkanie to z panią wizytator. Tematem była ocena pracy dyrektora, no to co jakiś czas występuje. Dyrektorzy z doświadczeniem niejedno przechodziliśmy i o ocenie rozmawialiśmy, ale to nie jest najważniejsze. Tak jak powiedziałem, to co się dzieje w szkole, uczeń i nasze problemy bieżące i ta wymiana tych poglądów to jest ważna istota i cieszę się, że mogliśmy się spotkać. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję też zwiedzać obiekt Centrum Sportowego w Kielnie. No jestem pod ogromnym wrażeniem tego budynku, tego obiektu. Zresztą byłam na otwarciu tego budynku. Z ramienia Urzędu Gminy Linia. Też jestem tam sołtysem, więc dla mnie ten budynek już jest znany, ale miło mi było jeszcze raz zobaczyć, jaką się doskonale rozwija. No i chciałabym też, żeby moja szkoła, która jest przed termomodernizacją i przed wszelkiego rodzaju rozbudowami, też tak wyglądała pięknie, jak ta szkoła. Nie wszędzie tak pięknie jest. Faktycznie macie się czym pochwalić. Jesteśmy w obiektach szkolnych i bazie sportowej. Macie się czym pochwalić i cieszę się, że mogliśmy to zobaczyć. I jasne jest, że w tą stronę trzeba iść. To jest jakiś proces, wiele lat pracy, zabiegań, ale efekty są. I, i, i dobrze, że się tym pochwalicie, pokażecie nam. I możemy, mamy wzorce, mamy wzorce. W gminie Szemut są wzorce. Piękny, przepiękny obiekt, nowoczesny obiekt, perełka tutaj wśród, wśród obiektów, które mamy, które mamy w okolicy. Ta infrastruktura oświatowa ma tutaj istotny, jest istotnym obszarem działania Wójta. Szkolić, doszkalać się trzeba, co przyniosą zmiany i czy zapiszą się jako te pozytywne, wpływające na działalność placówek oświatowych, czas pokaże. I tak do następnych zmian.